Witam serdecznie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli obecni na naszej konferencji OK Zeszytu. Porozmawiajmy o OK Zeszycie. Moim zdaniem konferencja była świetna. Ale teraz chciałabym też powiedzieć troszeczkę o ewaluacji tego szkolenia, bo udało mi się podsumować je w liczbach. I okazuje się, że było w ogóle około 200 osób, ale ankiety oddało 173 osoby, z czego ze szkoły podstawowej było 168 osób, z gimnazjum 29 i z ponadgimnazjalnej 8. To znaczy, oczywiście to się nie składa na całą liczbę tych oddanych ankiet, dlatego że niektórzy uczą w kilku szkołach. To, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, to to, że aż było 8 nauczycieli ze szkoły ponadpodstawowej. Nadzieja, że OK Zeszyt też zda do liceum czy i do szkoły ponadpodstawowej. Jeśli chodzi o to, jak deklarowaliście, ile prowadzicie, czy ktoś prowadzi OK Zeszyt, czy nie prowadzi, to jest właściwie porówno. 78 osób powiedziało, że prowadziło OK Zeszyt, a 79, że nie. Czyli właściwie połowa prowadziła, połowa nie prowadziła. I też mam liczby, które żeście zgłaszali jako tych, którzy chcą się zapisać na kurs. Na kurs podstawowy w tym roku chce się zapisać 92 osoby, albo deklaruje, no, nie wiemy, czy się zdecydują, a na kurs zaawansowany 81 osób. W związku z tym chciałam podać Wam stronę, na której można się zapisać. Też będziemy dawali ogłoszenia na Facebooku. To jest nasza strona programu Szkoła Ucząca się, czyli www.sus.co.org.pl i tam trzeba zobaczyć OK Zeszyt i sobie znaleźć rekrutację zarówno do jednego kursu, jak i do drugiego. Obliczyłam również średnią ocenę naszych trzech aktywności, które były podczas konferencji. Mój wykład OK Zeszyt uczy samosterowności uczniów uzyskał 4,5, Żywa biblioteka 4,7, a widoczne uczenie się dzięki zeszytowi 4,6. Więc w gruncie rzeczy średnia jest 4,6, bardzo wysoka, jak na 5 maksymalne. Myślę, że naprawdę to jest jedna z najlepszych konferencji, w jakich uczestniczyłam, i Wasze zaangażowanie, i ta możliwość oglądania zeszytów, to po prostu aż szkoda, żeśmy filmu nie zrobili. Zapraszamy Was w takim razie na kursy, ale również może jeszcze na konferencje. Jedną z konferencji chcemy w Skalmierzycach teraz zrobić w końcu kwietnia. No, do Skalmierzyc może troszkę dalej, ale jak ktoś będzie chciał, to zapraszamy również. Dziękuję bardzo.